Hej, już ciemno, 22, ale stwierdziłem, że jeszcze nagranie dzisiaj musi być, więc nawet jak będzie kiepsko widać, to przynajmniej będzie, mam nadzieję, trochę słychać. Właśnie w Toruniu jestem, wyjeżdżam z Torunia, gdzie miałem spotkanie z przesympatyczną grupą osób, z którymi się co roku spotykam. Teraz jadę do Poznania i jutro w Poznaniu o 19 spotkanie, też zapraszam. Ale konkret. Reguła 10 razy. Słuchaj, jest to reguła, która naprawdę może totalnie odmienić Twoje życie. Nie może, ale odmieni na pewno. Ja o niej mówiłem dzisiaj w Toruniu, wczoraj jak byłem w Gdańsku, też o niej powiedziałem, a teraz chcę, żeby te osoby, które nie dotrą na spotkania, żeby też z tego skorzystały. Jak robiłem chyba 2 miesiące temu nagranie odnośnie 8 kroków do miliona, powiedziałem tam o tej regule 10 razy. Na czym ta reguła polega? W zasadzie prosta, 10 razy. Postaraj się po prostu 10 razy bardziej, ale to jest zbyt ogólne i nie wiadomo, o co chodzi. Popatrz na swój dzisiejszy dzień, popatrz, co takiego dzisiaj robiłeś, na czym Ci zależało i ile włożyłeś w to starań, ile włożyłeś w to wysiłku. Ja teraz uruchamiam 2 nowe firmy i patrzę na te firmy właśnie pod kątem tego, jak mogę je zrobić, żeby były 10 razy większe, jak do tej pory planowałem, albo co ja mogę takiego zrobić, żeby te firmy lepiej funkcjonowały, co ja mogę personalnie, jakich ludzi tam zatrudnić, co zrobić po prostu, żeby to było 10 razy lepsze, jak mi się do tej pory wydawało. Totalna, może się wydawać abstrakcja, ale okej. Popatrz, jak nawet teraz słuchasz tego nagrania, pomyśl sobie, co byś mógł Ty teraz zrobić, żeby 10 razy więcej wyciągnąć właśnie z tego filmiku. Ja teraz, widzisz, pomyślałem, co zrobić, żeby to nagranie wyszło 10 razy lepsze, ale no, możliwości mam ograniczone. Ale to jest, widzisz, kwestia postawienia sobie odpowiedniego pytania w odpowiednim momencie. I chodzi o to, żeby te pytania Ci się w głowie pojawiały. Czyli jak teraz oglądasz ten filmik, pomyśl, co możesz z niego wyciągnąć więcej. Z tego, co do tej pory powiedziałem, z tego, co jeszcze za chwilę usłyszysz, dzień dzisiejszy jeszcze się nie skończył. Ja wiem, że ten film później się pokaże dzisiaj w internecie, ale zostanie Ci może jeszcze z godzina dnia. Co możesz takiego zrobić, żeby to, na czym Ci w życiu zależy, to, na czym się skupiasz, żeby to robić 10 razy lepiej, żeby w to włożyć 10 razy więcej energii. Jeśli jesteś, powiedzmy, nie wiem, biegaczem, jeśli biegasz, co możesz takiego zrobić, żeby biegać 10 razy lepiej jak do tej pory? Jak ten trening zrobić lepiej? Czy to jest kwestia poszukania trenera albo lepszego trenera? Czy to jest kwestia poszukania jeszcze lepszej diety? Czy to jest kwestia przeczytania iluś tam książek gigantów, którzy biegają takie dystanse jak Ty, ale robią to po prostu w jakichś niesamowitych czasach? Czy jest to kwestia poszukania suplementacji jeszcze lepszej? To jest, widzisz, sprawa zadania sobie pytania, jak to zrobić lepiej. Okej, ja teraz jadę samochodem, którym uwielbiam jeździć. To jest, mówiłem, że pokażę, teraz jest ciemno, więc go nie pokażę. To jest Subaru WRX, to jest rajdówka, ale rajdówka absolutnie odlotowa, która w odpowiednich warunkach daje większą frajdę jak jazda Ferrari, Lamborghini i tam innymi superfurami. I odkąd nim jeżdżę, to cały czas zastanawiam się, jak mogę to robić lepiej, bo w takim samochodzie można naprawdę poczuć, co to jest przyjemność z jazdy samochodem i zastanowić się, jak pojechać na przykład na tor, jak robić, jak te zakręty pokonywać lepiej, jak z tego samochodu wyciągnąć więcej. Ale popatrz pod kątem nawet Twojego życia, bo zakładam, że zależy Ci na tym, żeby Twoje życie było jak najlepsze. Co możesz zrobić jeszcze dzisiaj? Co możesz zrobić jutro, żebyś Ty jako osoba był o wiele lepszy? Co? Kwestia pytania. A jak już zaczniesz to robić, powiedzmy, wymyślisz sobie, że jako osoba będziesz lepszą osobą, jeśli nauczysz się na przykład jakiegoś języka obcego. Ok? Co zrobić, żeby się nauczyć go 10 razy szybciej? Albo wtedy, kiedy się uczysz, żeby się o wiele bardziej koncentrować? Jak wszystko, co robisz, robić lepiej? Ja jakiś czas temu
opowiadałem, albo mi się wydaje, że opowiadałem, o regule 1%. To jest właśnie 1% pokazany inaczej, czyli jak reguła 1% dla tych, którzy nie oglądali, to jest kwestia tego, co robić danego, każdego kolejnego dnia, żeby o 1% być lepszym. To nie będę już mieszał, nie będę opowiadał o 1%. Wystarczy ci to 10%. 10%. 10 razy. 10 razy, jak to zrobić lepiej. Dobra, to wiem, że teraz będą niektórzy chcieć posłuchać, jak to burczy i warczy, bo to właśnie w tym samochodzie jest najlepsze. Tylko jak zacznę hałasować, to nie będzie mnie słychać. To jest właśnie to, tylko jadę po prostej. A skoro jadę po prostej, to nie ma frajdy. Frajda jest dopiero na zakrętach. Ale nie będziemy szaleć. Co możesz zrobić, żeby zarabiać 10 razy więcej? Co możesz zrobić, żeby być 10 razy lepszą osobą? Co dzisiaj możesz zrobić, jak oglądasz to zaraz po tym, jak to wrzuciłem, żeby się 10 razy lepiej wyspać jak do tej pory? To jest kwestia stawianych sobie pytań. Co możesz zrobić, żeby być 10 razy bardziej zdrowszym? Co zrobić, żeby być 10 razy bardziej wysportowanym? Myśl. Pomyślisz o czymś takim, twój umysł, twoja podświadomość będzie szukać rozwiązania. Zapraszam na spotkania ze mną. Rozpiska jest na Facebooku. Facebook do mnie to jest Facebook przez facebook.com przez sukces.pl bez kropki. Będę jeszcze chyba w 8 miastach. Zapraszam. Do zobaczenia. Hej.